piękne, kiedy dziecko docenia to, że mama się krząta, tata się krząta, żeby zanim stanie to dziecko, to już ta mama i tata myśli o tym dziecku, co będzie dla niego dobre, najlepsze, żeby mu dać do szkoły kanapkę, prawda, żeby mu przygotować może bluzeczkę, czy skarpetki, czy... No to jest naprawdę piękne, miłe i myślę, że to wymaga tego dziękczynienia. Wymaga, no, powinno to w sercu być, to dziękczynienie. Że ta mama nosiła to dziecko pod sercem te 9 miesięcy, karmiła, odmawiała sobie czasu dla siebie, aby też zdrowe dziecko było, aby się wychowało, aby też do dobrej szkoły trafiło. Także to jest cudowne, to jest cudowne. Łamaliśmy chleb, widzieliśmy kielich na pamiątkę Pana Jezusa Chrystusa. Wczoraj też mogliśmy to robić w gronie ponad 100 braci i sióstr, prawda? Ponad 30 zborów. Myślę, że to jest coś pięknego, kiedy może pojedziemy gdzieś i odczuwamy, widzimy tą jedność w Chrystusie Jezusie, w ciele Chrystusowym. Gdziekolwiek byśmy pojechali. Był brat z Jamajki, wiecie, ja mogłem z nim tam porozmawiać, wiecie, ale skąd ja, bym angielski nie znam, to bym popatrzył, jaką dźwięki wydaje, ale bym nie zrozumiał. Ale dobrze, że ktoś zna angielski i tłumaczy, prawda? Człowiek, który pochodzi ze zboru, który ma, wiecie, no nie tak, nie troszkę więcej od nas, tym Boże Jezus, bo 5 tysięcy? Największy. 5 tysięcy członków samych. Największy zbór, braterski zbór, największy zbór w Jamajce, największy zbór na świecie. Także, no dałby Pan Bóg, żeby ten, nie wiem, 51%? Chyba nie, no tak, bo 500 to jest 10%, nie? A 50 to jest 1%, żeby ten 1% tutaj wypełnił te krzesełka. No nie z Jamajki, bo byśmy nie rozumieli, ale mogą przyjść tutaj jako pracownicy Boży, na niwę Pańską. Także byli bracia też z Ukrainy, którzy też, prawda, cieszyli się bardzo. Bardzo chwalili Polskę jako kraj, chwalili braci, siostry za pomoc duchową, za to, że mogli znaleźć tu miejsce. Był brat, który, prawda, był tam na Ukrainie 20 lat pastorem, tak, i tutaj przyjechał i spotkał się też tak z żywą Ewangelią i to wszystko, co usłyszał, co się dowiedział, może przenieść, prawda, za chwilę, prawda, na Ukrainę. Także, no, u Pana Boga nie ma przypadków, chroni Twoje dzieci, w razie zagrożenia też przestawia ich do różnych krajów i tak dalej, aby też widzieli też tą Bożą ingerencję, to znaczy Boże działanie, że wyrwie jak Lota z jakichś niebezpieczeństwa i postawi go, prawda, w bezpiecznym miejscu, tak. Bracia dostali oczywiście zaproszenie też do Rumunii, na taki wjazd, prawda, też Kairot w Rumunii, także myślę, że to jest czas w październiku do wykorzystania. Kochani bracia i siostry, myślę, że nikt na nie chciałby mieć odczucia zasmucenia Boga albo zasmucenia Ducha Świętego. Chociaż czasem takie przychodzą, prawda? I myślimy, że jak coś tam spontanicznie zrobimy, to że możemy zasmucić, prawda, Boga, Ducha Świętego, możemy zasmucić Pana Jezusa Chrystusa. Oby nie, oby jak najmniej takich odczuć było w nas, oby było raczej poleganie na Bogu we wszystkim, prawda, powierzanie Panu Bogu wszystkiego, co Pan Bóg uważa za stosowne w naszym życiu i umieć pokornie to przyjmować. Wiecie, to łaska Boża każdy dzień tak przeżyć. Polegam na Bogu, powierzam Panu Bogu, całe życie przeżyć, prawda, modlimy się, prawda, o dzieci, o rodziców, prawda, modlimy się o męża, modlimy się o żonę i ufamy, wierzymy, że Pan Bóg to wszystko w odpowiednim czasie, prawda, wypełni w naszym życiu. Boże Słowo, na które byśmy chcieli zwrócić uwagę dzisiaj, jest zapisane w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 1280 strona. Bardzo często cytowane też i także przypomnimy sobie
pierwszej parę Tetaloniczan, piąty rozdział od 15 wiersza. 1280. Patrzcie, żeby nikt nikomu dłem za dłe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze Tobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się modlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, prorok nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, to dobre tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju dwa dala się trzymajcie, a tam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Myślę, że no bezpośrednio, prawda, do nas tyczące się Boże Słowo, do dzieci Bożych i taka dobra rada od Pana Boga. Słuchajcie, przybierzcie się w pokorę, ubierzcie się w ten płaszcz pokory, przyjmijcie te moje zalecenia, a na pewno będzie zadowolony w swoim życiu. Baczcie, żeby nikomu złem za złe nie odpłacać. Ktoś odpłaca złem, raczej się módlmy, prawda? Oto nie odpłacajmy, nie szukajmy w naszym ciele, bo nasze ciało też jest, prawda, zdolne też, ale raczej słuchajmy Ducha Świętego w Jego prowadzeniu i złem za złe nie odpłacajmy. Zawsze się radujcie. No myślę, że nie wiedzieliśmy, co to jest radość, prawda, w Duchu Świętym, dopóki nie poznaliśmy Pana Jezusa Chrystusa. Może radowaliśmy się z pewnych rzeczy, które były przyjemne dla ciała, jakieś przyjemne wiadomości, ale nie znaliśmy tej radości, dopóki nie znalazł Pan Jezus Chrystus. Ta radość, to wszystko przeminie, to wszystko, to bardzo często, czym się szczyci świat. To wszystko, to dla świata jest jakąś wartością, to wszystko przeminie. Ludzie często, prawda, no gdzieś tam taplają się w tym grzechu świata i tak dalej, ale to wszystko przeminie, to wszystko Pan Bóg rozliczy. Dlatego zawsze radujmy się tego, że należymy do Pana Jezusa Chrystusa, że jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, bo to jest zalążek radości naszej wieczności w Chrystusie Jezusie. Dlatego radością jest to, że możemy mieć dom, w którym się czyta Boże Słowo, że możemy mieć rodziców wierzących, możemy mieć męża wierzącego, żonę wierzącą i że wszyscy chcą podobać się Panu Bogu. No to jest wielka radość, prawda? Radość sprawił nam Pan Jezus Chrystus, wypełnia nasze serca, nasz dom Twoją obecnością, a więc radujemy się i czekamy na Jego przyjście, aby dokonać tej cudownej, wiecznej radości w Chrystusie Jezusie. Za wszystko dziękujcie. No myślę, że to jest taka konfrontacja nasza wobec Pana Boga. Czy za wszystko dziękujemy, prawda? Czy my, rodzice, dziękujemy za siebie nawzajem? Czy mąż dziękuje w modlitwie przy dzieciach za żonę Twoją? Czy żona dziękuje za męża? Czy dziękujemy za dzieci? Czy słyszymy, jak dzieci dziękują za rodziców, proszą, prawda, o ich pokój, o zdrowie i tak dalej, o ich spokojną pracę? A więc za wszystko dziękujcie, jest zalecenie. Taka jest bowiem wola Boża. Za wszystko dziękować, prawda? Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Popatrzmy się, gdybyśmy zaczęli odpłacać złem za złe, gdybyśmy nie dziękowali za wszystko, co nas spotyka, gdybyśmy nie dziękowali za rodziców, za dzieci, za dom, za społeczność, za zbór, za działanie Boże w naszym życiu, no to moglibyśmy zasmucić Ducha Świętego. A tutaj mamy zalecenie: Ducha nie gaście, pamiętajcie, za wszystko dziękujcie. Dziękujcie za to, że macie wierzącą żonę, że macie wierzącego męża, że macie wierzące dzieci, oby zawsze to trwało, dopóki nie przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Także za wszystko dziękujcie, bez przestanku się modlcie. Jeżeli robimy przestanki w naszych modlitwach, bo coś się stało,
jakaś próba, doświadczenie, może nie mamy ochoty na modlitwę, no to nadmuchamy Ducha Świętego, prawda? A więc dla wszystko dziękujmy. Dla próby, dla doświadczenia. Pan Bóg upomina się o nas w różny sposób. Czasem i rudza się przydaje, prawda? Nie chcemy, chcemy tego unikać. Wolimy rozmowy. Dzieci też wolą rozmowy i kiedy, prawda, mówimy dziecku, że oj, bo możesz klapa zostać za to, prawda? No to już myśli, prawda, czy to będzie bolesne, prawda, czy nie. No, dlatego lepiej jest negocjować, lepiej rozmawiać i lepiej być posłusznym. Dzieci od początku, jak tylko są w społeczności rodziców, rodzinnej, uczą się czego? Pokory, posłuszeństwa rodzicom, bo taka jest wola Boża. Taka jest wola Boża, a oczywiście wiemy, że ten przeciwnik próbuje wszystko poprzewracać, prawda, odwrotnie, prawda, powywracać. A więc ducha nie gaście. Więc nie chcemy zatmutać tego Ducha Świętego, ani go przygaszać, ani go nie daj Boże zgasić. A więc każdego dnia powinien być czas w moim życiu na modlitwę, na relację, na Boże Słowo, prawda? Oby też ten Duch Święty mógł wracać i oby mógł pracować w naszym życiu. Ducha nie gaście przede wszystkim w tobie. Każdy osobiście wie, że Duch Święty napomina nas ku temu, abyśmy karmili się codziennie Bożym Słowem. Może były takie dni, że się karmiliśmy, a może później jakaś nastąpiła, prawda, przerwa. No, Bóg nie chce, żebyśmy robili sobie przerwy na przykład w relacji, prawda, z Nim. A więc możemy przygasić ducha czym? No najgorsza sytuacja to jak się przytrafi grzech jakiś, prawda? I możemy przygasić, prawda, tą relację między nami a Duchem Świętym, który prowadzi dzieci twoje, jakimś grzechem, jakimś złym postępowaniem, jakimś brakiem pokory, jakimś brakiem czci wobec rodziców, prawda? Możemy przygasić czegoś, prawda, Ducha Świętego. Ducha nie gaście w rodzinie. No, nie daj Panie Boże. Gdyby w rodzinie zabrakło czasu na wspólną rodzinną modlitwę albo na wspólne, prawda, karmienie się Bożym Słowem. Duch Święty, który doprowadził nas do stanu, gdzie w końcu przyszliśmy pod krzyż, przyznaliśmy się wszemi wobec, że jesteśmy grzesznikami, że Pan Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, tenże Duch Święty nie chce w naszej rodzinie, w naszym domu być zatłucany poprzez nie daj Boże kłótnie, poprzez niezrozumienie, poprzez brak pokory, poprzez brak wyrażania tego, co w Bogu jest, prawda, dobre, pożyteczne, nawet tak jak wspomniałem, czci ojca twego i mamy twoją, mężowie miłujcie żonę jak własne ciała, prawda, dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim, bo taka jest wola Boża, prawda, a więc widzimy, że w tej rodzinie nie chce Pan Jezus Chrystus, żeby był przygaszony Duch Święty. Ducha nie gaście w bracie, w siostrze. Czy można przygasić, prawda, Ducha Świętego? Możemy mieć wpływ taki na brata, na siostrę, że może być Duch Święty przygaszony w nim? No myślę, że może być taka sytuacja, jeżeli zobaczymy brata czy siostrę, którzy mówią, że mówią, wyznają, świadczą o tym, że są dziećmi Bożymi, a zaczynają zaglądać za światem, za grzechem, no to ktoś, brat, siostra obok, obserwując, może pomyśleć, no, coś jest nie tak, prawda? A więc musimy zważać nie tylko na to, co nasze, ale na to, co czyjeś. Pan Jezus Chrystus jest w społeczności dla nas wszystkich, prawda? A więc nie możemy pozwolić sobie na przygaszenie w jakikolwiek sposób Ducha Świętego wobec siostry, wobec brata, prawda? Nie tylko w społeczności najmniej może się to zdarzyć, ale w naszym życiu codziennym, w naszych relacjach, czy wspólnej pracy, czy gdziekolwiek, prawda? A więc duch nie może być przygaszany, dlatego że to on sprawił to, że wskazał nam na Pana Jezusa Chrystusa, on sprawił to, że ten Pan Jezus Chrystus obdarzył nas Bożym pokojem, a więc nie chcę, żebyśmy mieli zły wpływ na przygaszanie ducha w bracie czy w siostrze. Ducha nie gaście w społeczności, prawda? Nie daj Panie Boże, w
gdyby ktoś próbował do społeczności wnieść coś takiego, prawda, co nie jest godne z Bożym Słowem. Ktoś, prawda, by wyskoczył, no chociaż są takie, prawda, bardzo często takie zapędy, że ktoś próbuje coś tam zmienić, prawda, a może wieczerze pańską, może inaczej, a może byśmy tam w kieliszkach, a może w trzyptykach, prawda, byśmy wprowadzili i tak dalej. A przecież Boże Słowo to nie mówi. Czy w czas dogodny, czy w niegodny. Dogodny. Macie zawsze się radować. Macie zawsze być tatykami. Nie gaście ducha, nie próbujcie mówić Duchowi Świętemu, że to powinno być inaczej, albo w inny sposób. Przyjmujemy to do rzeczy, prawda, duchowych, przykładamy miarę duchową do rzeczy cielesnych, miarę, prawda, cielesną. Ja byłem szczęśliwy wczoraj, kiedy było tych ponad 100 braci i siostr, prawda, ponad 30 zborów, kiedy był jeden kielich i był chleb, prawda, gdzie każdy mógł łamać ten chleb, gdzie każdy mógł, wszyscy mogli z jednego kielicha to wino spożywać na pamiątkę Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś by powiedział, czy to jest takie ważne? Ważne! Ważne, że w ten sposób, a nie inny, że w ten sposób nakazuje nam Duch Święty. I nie daj Panie Boże, gdyby w społeczności właśnie pojawiło się jakiś zapęd, żeby to inaczej robić i ktoś powie, no jakoś nie przeżywa albo nie czuje tej radości. Wczoraj, prawda, po tym łamaniu chleba, kiedy, prawda, mogliśmy wszyscy wspólnie łamać chleb, kilku braci wyszło, mówią, wiecie co, jak ja dzisiaj przeżyłem tą społeczność, jak ona jest dzisiaj taka i ma inny wymiar. Patrzmy się, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże, kto słucha Słowa Bożego, niech czyni jak Boże Słowo. To wszystko ma swój wpływ na nasz stan duchowy, na to, że Nie próbujemy w społeczności wprowadzić jakiegoś swojego, prawda, spoglądania na sprawy, albo na ulepszanie tego, co już jest dobre, skuteczne, doskonałe w Chrystusie Jezusie. A więc nie możemy mieć takich zapędów, żeby przygasić Ducha Świętego w społeczności. Ducha nie gaście, prawda, we wspólnocie Kościoła. To dobrze, że gdziekolwiek zajedziemy, wiemy, że tam są dzieci Boże, że i na im sercu leży to, aby w żaden sposób nie zmieniać prowadzenia dzieci Bożych przez Ducha Świętego. I to jest wspaniałe, kiedy mamy na tyle odwagi, aby też mówić o tym wszem też i wobec, że to się niepokojącego. A więc to znaczy, że jeżeli jednego niepokoi, to znaczy, że wielu może niepokoić to, że coś zostaje zmienione nie według Bożego Słowa. I dlatego też, jeżeli to nie jest zmienione, nie jest przygaszany Duch Święty, a więc Duch Święty może swobodnie działać w sercach ludzkich i przynosi tą wielką radość, prawda, i Boży pokój. Teraz chciałem kilka miejsc Bożego Słowa też przeczytać na temat tego, aby też tego Ducha Świętego nie gasić. List do Rzymian, 8 rozdział. List do Rzymian. List do Rzymian, 8 rozdział, 16-17 wiersz. Ten to Duch świadczy według z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Ten to Duch świadczy. Kiedy świadczy, prawda, wespół z Duchem naszym? No kiedy ten Duch Święty faktycznie mieszkający w nas, jako w świątyni Ducha Świętego, staje się jedno z nami, a nie my próbujemy tego Ducha Świętego poprawiać, albo cokolwiek, prawda, zmieniać z tego, co nam zostaje przekazane przez tego Ducha Świętego. Ten to Duch świadczy, wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, ale i dziedzicami. Dziedzicami wszechrzeczy. Jeżeli tu nauczymy się słuchać we wszystkim Boga, jeżeli nauczymy się we wszystkim słuchać Ducha Świętego, to jesteśmy spokojni na naszą wieczność, naszą przyszłość. Bo wielu ludziom powie Pan Jezus Chrystus, ale ja Was nie znam. Chociaż będą mówić, żeśmy w Twoim demonie wyganiali. No dobrze, może to była tylko przykrywka. A o to Wam chodziło.
A może o to, żeby przekręcać pewne rzeczy? A może, żeby nadbudówki robić jakieś, prawda, i tak dalej? Pan Jezus obserwuje cały swój Kościół, obserwuje wszystkich ludzi, którzy mówią: Panie, Panie, ale już dzisiaj mówi Pan Jezus Chrystus: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. My sami, obserwując pewne zapędy ludzi, wiecie, często bardzo nad wyraz charyzmatyczny, to mówimy: czy ten człowiek chce swoim ciałem pokazać, że tak wysoko, bo tak blisko jest Pana Jezusa Chrystusa? Niech raczej skruszonym duchem będzie radosny w Chrystusie duszę i Bóg jest oczywiście Bogiem w porządku. Drugi list Pawła do Koryntian, 1244. Drugi list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział. Od 21 wiersza. Drugi list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, od 21 wiersza. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał dodatek ducha do serc naszych. No więc popatrzmy się, jakże ten Duch Święty jest jako Bóg, jako jedno z Bogiem, prawda? Fantastyczny sposób współpracuje, współdziała na nas, na naszym duchu, na naszej duszy, abyśmy byli zachowani w pokoju, abyśmy nie gasili tego Ducha Świętego. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, tym, który nas namaścił, jest Bóg. W jaki sposób? Przez Ducha Świętego, tak? Który też wycisnął na nas pieczęć i dał dodatek ducha do serc naszych. Ja myślę, że jesteśmy świadomi tego, że nie tylko mamy dodatek Ducha Świętego, ale bardzo często nasze serce jest wypełnione Duchem Świętym. I myślę, że o to chodzi też Panu Jezusowi Chrystusowi, żeby nasze serca były wypełnione Duchem Świętym. Wówczas jesteśmy mniej narażeni na jakiekolwiek przygaszanie Ducha Świętego. Nie jesteśmy mniej narażani na zasmucanie Ducha Świętego w czymkolwiek. Dlatego też zdajemy sobie sprawę, że Bóg uczynił wszystko to możliwe, aby zachować nas w pełnej radości, aby zachować nas, prawda, w tym stanie, żeby nie zasmucać też Ducha Świętego. Piąty rozdział tego samego drugiego listu Pawła do Koryntian, piąty rozdział. Piąty wiersz mówi tak, 1246, piąty rozdział, drugi list Pawła do Koryntian, piąty wiersz. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmę ducha. Patrzmy się, prawda? Ten, który nas przysposobił, prawda, do życia w Chrystusie, tym, który nas przysposobił do życia chrześcijańskiego, jest Bóg, który dał nam to namaszczenie w Duchu Świętym. Gdyby Pan Jezus Chrystus nie dostawił swojej chwały w niebie, gdyby nie przyjął, prawda, tej postaci tworzenia człowieka, gdyby nie jego śmierć, nie wiedzielibyśmy, cóż to jest namaszczenie w Duchu Świętym, cóż to jest, prawda, rękojmia ducha. I rękojmą jest to, że my pokornie podeszliśmy do przekonania przez Ducha Świętego, że jesteśmy grzesznikami. Rękojmą jest to, prawda, że wespół z Duchem naszym Duch Święty poświadcza, że jesteśmy dziećmi, bo przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. I to jest ta rękojma, której się trzymamy. I dzięki tej rękojmie, prawda, możemy wracać, prawda, w Chrystusie Jezusie. List Efezjan. Pierwszy rozdział, 1261. List Efezjan. Pierwszy rozdział. List Pawła do Efezjan, 1261 strona. Pierwszy rozdział. 13-14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,
który jest rękojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Nie jest to niemożliwością, żeby bez tej rękojmy, bez tej pieczęci Ducha Świętego, żeby ktokolwiek oczekiwał na odkupienie własności, stajemy się własnością przez przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa, przez tą pieczęć, przez tą rękojmę i stajemy się własnością Pana Jezusa Chrystusa w czasie, który pozostaje nam od dni przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa, od nawrócenia, aż do końca naszego pielgrzymowania, wykonywaniu poleceń Pana Jezusa Chrystusa, wykonywaniu słowa przekazywanego nam przez Ducha Świętego. Dlatego my decydujemy bardzo często o tym, na czym nam zależy. Czy zależy nam na tym, żeby ta jasność Chrystusowa poprzez Ducha Świętego, zawarta pod tą pieczęcią Ducha Świętego, była widoczna, czy nie była widoczna. A więc my dysponujemy czasem, chwilami, my decydujemy, prawda, naszymi decyzjami, jak ma wyglądać, prawda, to nasze życie, kiedy zaufaliśmy Panu Jezusowi, kiedy pozwoliliśmy, aby ten Duch Święty nas prowadził, bo w końcu, wiecie to, kiedy przypominamy sobie życie przed Panem Jezusem Chrystusem, to w zasadzie decydowała w naszym życiu odgórnie sprawa religii, tradycji, czy obrzędowości i tak dalej. Ale kiedy przychodzi wyzwolenie w Chrystusie Jezusie, jeżeli Ty was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie i w tej wolności Chrystusowej, to my zadecydowaliśmy osobiście, nie patrząc na przeszłe pokolenia, a nie na przyszłe pokolenia, ale to my decydowaliśmy o tym, jak ma wyglądać ta rękojma Ducha Świętego w nas, w naszym sercu i jak odzwierciedla się też ta pieczęć Ducha Świętego, prawda, w naszym życiu. I czwarty rozdział, prawda? Czwarty rozdział listu Pawła do Efezjan. 30 wiersz, który jest takim, prawda, wierszem, który też bardzo często używamy i który też mamy w swojej świadomości, że jak ma wyglądać też nasze też to posłuszeństwo, też prowadzenie Ducha Świętego. Czwarty rozdział, 30 wiersz. A nie zakmutajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Dajmy sobie sprawę z tej wielkiej pieczęci Ducha Świętego. Dajmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy przed Ducha Świętego, który wskazał nam na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zapieczętowani i czekamy na ten dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I nie zasmutajcie, bo zasmutanie Ducha Świętego powoduje nie wzrost nas w Duchu Świętym, ale raczej przyćmienie tego działania Ducha Świętego. Bo jeżeli ktokolwiek pozwoli sobie na zasmutanie Ducha Świętego, no to jakże może być pochyłanym przez tego Ducha Świętego do tych wszystkich, którzy giną, do tych wszystkich, prawda, którzy też nie wiedzą, czym jest rękojma, czym jest pieczęć Ducha Świętego, czym jest życie, prawda, w Duchu Świętym, czym jest modlitwa w Duchu Świętym, czym jest, prawda, to, żebyśmy, prawda, no, byli gorący, prawda, tym wszystkim, co mamy w Chrystusie Jezusie. List do Kolosa, 1272 strona. List do Kolosa, 1272. Pierwszy rozdział, 5-6 wiersz. Paweł do Kolosan pisze takie słowa, oczywiście one kierowane także do nas, jako do Kościoła Pana Jezusa. 5-6 rozdział, 1 rozdział listu Pawła do Kolosan. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. Oni to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. A więc, jeżeli nie zasmucamy Ducha Świętego, to ta łaska, to poznanie,
ta rękojma Ducha Świętego, on wciąż rośnie. To się dzieje, tak jak czytaliśmy, na całym świecie. W jednakowy sposób Duch Święty przemawia w jednakowy sposób do całego Kościoła. Żeby ich serca, ich oczy, ich otwarcie na działanie było skierowane właśnie na Pana i na Chrystusa. Żeby ten wzrost w Chrystusie był widoczny właśnie w prowadzeniu, w pokorze wobec, prawda, Ducha Świętego, który chce najlepiej dla dzieci Bożych. Żeby nie poprzestali czasem na tym, że jestem zapieczętowany, rękojmię mam, prawda, ale to może być zapłucanie Ducha Świętego. Jeżeli ktoś nie chce zwracać, jeżeli ktoś nie przyjmuje propozycji Ducha Świętego, ja widzę, że w Kościele Pana i Chrystusa jest mnóstwo propozycji, gdzie można wzrastać, gdzie można rozwijać dary Ducha Świętego, gdzie można, prawda, te dziedzictwo w Chrystusie Jezusie pomnażać przez owoce, prawda. A więc jest ta możliwość, na przykład wspomniana szkoła Kairos, gdzie są bracia, prawda, którzy służą, prawda, którzy wszystko robią to możliwe, prowadzeni przez Ducha Świętego, aby przygotować, aby pomóc innym, którzy mówią, ja nie wiem, co mam robić. Wiem, że jestem zbawiony, mam tą pieczęć Ducha Świętego, jest to dla mnie tą rękojmą, ale nie wiem, co mam dalej robić. I popatrzmy się, jak Duch Święty działa. Zbiera tam kilku braci, którzy modlą się o to, słuchajcie, zróbmy coś. No zróbmy to i dla naszych braci, młodych braci, którzy może nie wiedzą, chcieliby ruszyć, a nie wiedzą, ale boją się może. Przygotujmy ich do tego. Może to, co myśmy poddali przez 10 lat temu, przekażmy im. Zobaczmy, może to ożyje, prawda, wszystko w nich i będą szczęśliwi z tego, że ten Duch Święty wszystko czyni to możliwe, aby człowiek mógł realizować się w Kościele Pana Jezusa. Dlatego też są te dary Ducha Świętego. Ewangeliści, duszpasterze, prorocy, prawda, czy misjonarze, prawda, czy po to, aby przygotowywać świętych do tego dzieła posługiwania. To dobrze jest, jeżeli masz miejsce twoje w Bożym Kościele. To dobrze, że wiesz, co masz robić. To dobrze wiesz, że mając jeden dar, dwa dary, czy trzy dary, że tym wszystkim służysz, że nie polegasz tylko, prawda, na tym, że jesteś zapieczętowany, ale polegasz na tym wzroście, wciąż na wzroście tego Ducha Świętego, prawda, który powoduje ten wzrost w nas, prawda, że modlitwa nasza kierowana jest do Boga właśnie w Duchu Świętym, bo Duch Święty prowadzi dzieci Boże. To inaczej nie może być, prawda, bo Duch Święty mówi, módlcie się, proście o cokolwiek byście chcieli, prawda? Pan Jezus mówi, jeżeli będziecie prosić o cokolwiek w imieniu moim, będzie wam dane. A kto nam przekazał to wszystko? Właśnie przez Boże Słowo Duch Święty, który jest jedno jako Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, prawda? Jest tą jednością, prawda? Także tutaj jest ta wspaniała